siemaneczko. Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate. Ponownie będziemy walczyć z Gortaszem, ale tym razem chcę to zrobić nieco inaczej. Przesadziłem z wzięciem, z teamem, prawda? Czy tu się da zjechać? Przesadziłem z teamem, który wziąłem. Ewidentnie musimy zabrać. Czy ja mogę tu się przeteleportować do Smoczej Skały? Nie. Musimy zejść na dół w takim razie i trzeba wymienić ekipę. To nie jest team, który jest w stanie zawalczyć. Chociaż, wiecie co? Spróbujemy. Mam pomysł. Spróbujemy poniszczyć łańcuchem... Mam łańcuch elektryczny. Wiecie co? Spróbujemy. Wiemy, że na elektryczność są podatne tamte. Więc zaraz jakoś pomyśli... ale wiecie co? Przecież mam dużo mikstur. Mam dużo mikstur. To użyjemy tych mikstur. Użyjemy tych mikstur. Czujności. Inicjatywa. I postać nie może zostać zaskoczona. To jest fajne. Tylko na kogo chcemy, żeby miał inicjatywę? Najniższą inicjatywę miał ostatnio on. To jemu to damy. Może właśnie porzucamy jakieś bomby. Bo miały gitjanki ciągle, nie? Torsklauna. Droga trucizna. Trafisz cel, musi wykonać rzut obronny na kondycję. O ST13 albo ulegnie zatruciu i zapadnie w sen. To też jest fajne. Oślepia stalowy strażnik, tylko ich szkoda. Olej zmniejszający złość. Dobra, na pewno nałożymy sobie drobną truciznę na broń. Natomiast ja jeszcze zerknę, jakie ja mam mikstury, nie? Mikstury, pokażcie mi. Eliksir kolosa. Wypij, aby zwiększyć swoje rozmiary. Okej. To lejzel. Komórki czaru, podtrzymanie. Klasa pancerza. Karlach może dostać to. To może być fajne. Lot. Na pewno zróbmy jeszcze odpoczynek. Olej zguby maga. To będzie dobre. Olej zguby maga będzie dobry. Tymczasowe... Jakie błogosławieństwo? Co to jest błogosławieństwo? Testy ataki i rzuty obronne. To jest spoko. Siła wzrasta. Dobra. To tak. Raz. Dwa. A ja bym sobie zrobił tak. Do następnego długiego odpoczynku. To jest spoko. Teraz tak, siła wzrośnie u ciebie, czy może jakiś inny eliksir jeszcze damy? Ty dostaniesz eliksir czujności. Nie może tutaj jest zaskoczona. Tak. Karlach. Odporność na nekrotyczne. Złość. To jest broń. Natomiast chodzi mi o eliksir. Jeszcze pokażcie mi mikstury. Koncentracja, heroizm. O! Słuchajcie, gram na takie co... Siła do 21, ale nie. Siła do 27. I tutaj zrobimy dokładnie to samo. Siła do 27. Teraz... Mikstury, to odnośnie tego maga, gdzie to było. Widzenie w ciemności, rozmowa ze zwierzętami, komórka czaru, komórka czaru. Olej zguby maga. Nie widzę tego, że leci jakiś czar czy coś. Teraz... Droga trucizna. I tutaj to. Idziemy. No i dobra. Teraz myślę, że spróbujemy jeszcze raz z tą ekipą. Żegnaj się, Gortasz. I tak. Wszyscy są poza mną, przed nimi. Teraz tak.
poor fucker. Świetnie. Teraz zrobimy tak. Atak głowicą. Szaleńczy atak. Go. Cut. Odporność na truciznę weszła, szkoda. Nie, jest przezwyciężył złość. Co to da, jak jest przezwyciężone? Okej, przestaje robić stanowić zagrożenie. Teraz tak, mógłbym w tego samego uderzyć. Mogę zrobić odporność na... Tutaj też podatność na elektryczność. Obrażenie od kwasu. Niepodatność na trucizny psychiczne. Na pewno elektryczność jest duża. Rzutnik granatów. A Mińsk? Czy ty masz coś, co może tutaj fajnie zadziałać? O, co to było? Poświęcona amunicja. Bełty energią, aby odpędzenie nieumarłego. To nie. Szaleńczy atak. 64 będzie ułatwienie. Go. Dostał. Do widzenia. Łuk. Kusza w sensie. Dobra, to tutaj tyle będzie. Jednego mniej. Jest już jednego mniej. Czy ja mogę coś rzucić? Nie ba... Znaczy... Dobra, jest trucizna drołów. Teraz ty. Zmikstura podpal... No właśnie, to by zadało obrażenia, ale chyba tego nie chcę. Ja chcę wlecieć do Gortasza tym... Nią, Lazel. Tutaj, jump. Świetnie. Spróbujemy obalić Gortasza. Obalenie w zwarciu. Jest pod wpływem drogiej trucizny jeszcze. Dobrze. Trafienie krytyczne. Wybudziło z tego. Jest obalenie w zwarciu. Dobrze. Lecimy dalej. Teraz tak, taran. Jest to obuchowe, może powalić przeciwnika, nie? Przeklęty głupcze, jestem wybrańcem Bane'a. I straci połowę HP i jest sprowokowany, więc musi próbować ją bić. Nieugięcie. Jest oślepiona, szkoda. Ej, szkoda, że nie trafił w swoją, nie? Ale zobaczcie, tylko tyle rzucił. A kiedyś, przedtem, to było naprawdę dużo. Teraz tak, łańcuch błyskawic. To zadziałało świetnie. Okej, okay, sorry za tę ekscytację, ale naprawdę spoko. Zrobimy tak, pojawię się tutaj, żeby to strzeliło do mnie. Ja sobie stanę w tym miejscu, to powinno do mnie strzelić teraz. Kuleczką? Czy to pod ich? Aura grozy. Chemiczna reakcja. Tu było odparcie. Teraz ten. I wszystko w Gortasza leci teraz. 100 HP mu zostało, jeszcze ma na sobie truciznę. Karlach, skocz tam. Świetnie, 90%, szaleńczy atak, 95%. Lazel. E nie no, w taki sposób to my go kończymy raz, dwa. No i po nim. Królobójstwo. Inspiracja. Kurczę, no dobra. Trzeba było inaczej tylko to zacząć. Szarże odepchnięcie. Ach, myślałem, że...
będzie leżała, nie? Na ziemi. Dobra, obalenie wielkoludów, spróbujmy tym. No i pod wpływem drogiej trucizny. Prowokacja w zwarciu. Wow. Ale obrażenia oni robią. Teraz tak. Dezintegracji nie rzucę, ale plagę mogę rzucić na niego. Mogę. Mogę też na tego rzucić plagę i rzucę na niego. Czyniczna reakcja. O, ten rzucił rozkaz zatrzymanie. Zrobił skok, aura grozy. Raz. Dwa. Mamy to. 16%? Mało. Szarża. Chybienie. No tak, że myślał, że tu będzie tak to wyglądało. Znowu plaga. No i mamy. Do widzenia. Świetnie. Gortasz pokonany. Nie, no to teraz jak już wiem, jak to wal... Nie dałem mu w ogóle się rozpędzić. Buława. To nie. Tak. Lord Enver Gortasz. Więc Gortasz jest takim samym worem mięsa i kości jak my. Może tylko trochę paskudniejszym. Wyczuwasz, że Karlach bardzo intensywnie nad czym myśli. Zachowaj milczenie. Powinno być zachodzące słońce, żeby mogło odjechać w jego kierunku, albo orkiestra powinna zagrać tuż, albo cokolwiek. Ale nic z tego, prawda? Zabiłem drania, który zniszczył mi życie, a w nagrodę mam sobie znaleźć ustronny kącik i umrzeć. Czy ja coś kurwa przegapiłam? Nic nie mów. Już nie mogę. To trwało 10 lat. Mam dość. Dość. Gortasz nie żyje, ale wcale nie jest mi kurwa bardziej przykro niż było wcześniej. Jemu nie jest przykro. Więc po to wszystko było. Wciąż umieram. Umieram. Ja muszę... Ja umrę. Może wciąż da się naprawić twoją maszynerię, ustabilizować ją. Karlach nie musi tak być, możesz wrócić do Avernusu. Nie chcę wracać do piekła. Nie powinnam musieć wracać. Chcę żyć. Chcę żyć tutaj, w moim domu, z własnym sercem. Moje serce należało do mnie, a oni mi je odebrali. Lada dzień będzie równie martwa jak Gortasz. Lada moment. I co wtedy? Prosiutko do miasta osądu, potem pod pani, do ziemi, gdzie zeżrą mnie robale? Więc to już wszystko? Tylko kurwa tyle? A ty? Ty będziesz żyć po prostu dalej, prawda? Patrzeć w gniazdo, grzać się przy obojazowym ognisku, tańczyć, jeść, kochać się całą pieprzoną noc. Wszystko. Wszystko. Oto moja nagroda za wszystko, co wycierpiałam. Po to właśnie przerwałam 10 lat udręki, walki, rzezi, samotności do zasranej samotności. Wszystko po to, żeby teraz... O kurczę. To niesprawiedliwe. Nie chcę, żeby tak się skończyło. Mam pomysł. Mam pomysł. Ciekawe, czy jakby się zamieniła w Illithida ona, to by żyła? Zrobiłbym wszystko, żeby to zmienić, ale nie potrafię. Wyrzuć to z siebie, najwyższy czas. Nie chcę umierać. Chcę żyć, chcę tu zostać. Co ja mam kurwa teraz robić?
bronić wrót Baldura do ostatniej kropli krwi. Skoro muszę. If I have to. No, tak stwierdziłem, że fajnie nadać cel. Wynośmy się stąd. Zawsze nienawidziłam tego miejsca, tego durnego, zasranego mostu i w ogóle. Muszę na jakiś czas zaszyć się w obozie. Samotności. Pobrzeszyć te gwiazdy. Jeśli chcesz, przyjdź do mnie później. Dziękuję, że mnie słuchasz, że jesteś. Kocham cię. Wow, nasza ognista przyjaciółka, no dobra. Lord Enver Gortash, rękawice nabijamy nefryjskimi kamieniami. Twoje ataki bez broni zadają dodatkowo... O kurcze, to jest fajne. I to jest jego kamień w tej rękawicy. Teraz wyobraźcie sobie, kurczę, już zmieniłem, ale wyobraźcie sobie, żeby Minsk teraz był tym mnichem z tą rękawicą. Albo ja, gdybym grał mnichem. A, wyciągnął kamień. Ostatni kamień. Muszę go zobaczyć na własne oczy. Oto jest. Taka niewinność, ale z takim potencjałem. Naprawdę bardzo dobrze się spisałeś. Neferyńskie kamienie pulsują psioniczną energią, przenikając cię i wciągając w swój rytm. Odgłos przyspiesza, nasila się, aż skupia się na jednym odczuciu. Na miejscu. Tak jak się spodziewałem. Doki pod miastem muszą prowadzić do basenu morficznego. Tam wybrańcy uwięzili mózg. Myślisz, że jesteśmy gotowi stawić czoła starszemu mózgowi? Z kamieniami w ręku i martwymi wybranymi mamy dość spore szanse, ale w razie większej, w każdym razie większej niż do tej pory. Jak duża jest ta szansa, trudno mi powiedzieć, ale mam nadzieję. Powinniśmy wrócić do podmiejskich doków. Kiedy dotrzemy do basenu, znajdziemy mózg i zakończymy to śmiercią, niewolą lub wolnością. Ale słowo ostrzeżenia. Gdy wkroczymy do domenu mózgu, nie będzie już odwrotu. Dokończ swoje sprawy tutaj, zanim wyruszysz. Mózg będzie na nas czekał. Ale ja chcę jeszcze Orfeusza uwolnić. Czy on zostawi portal? Czy ten portal będzie otwarty? Nie, zamknął. Klucz Gortasza. Bomba, bomba, bomba. Lordzie, jeśli to konieczne, mogę was sprowadzić z powrotem do domu nadziei za właściwą cenę. Choć wątpię, byś byli szczęśliwi na wasz widok. Opuściliście ich w nie najlepszej atmosferze, ale wy wiecie najlepiej. Helsik. Wyprodukowany arbalest. Odzienie autorytetu. Twoja postać nie może ulec przerażeniu i jest niewrażliwa na inne stany wpływające na emocje. Otrzymujesz ułatwienie w testach zastraszania i intuicji. Klasa pancerza plus 1. Buty tyrana. Weźmy też to. Dobra. Pozłocana skrzynia. Teleskop. Buty piekielnego zmierzchu. Czary i akcje wroga nie mogą cię przesunąć. Ignorujesz efekt trudnego terenu. Po rzutem obronnie możesz użyć reakcję, by udać własną obronę. Piekielny szperacz, akcja. Przyspieszony wielki plan. Okej, to jest w jaki sposób on chciał wykiwać całą resztę. Te buty są spoko. Po nieudanym rzucie obronnym tam było, teraz widzę, a nie po udanym. Life is simple. So is me. No time to rest. Kurczę, fajnie to wygląda. Ale my to nosimy. Lejzel, kilka rzeczy ode mnie załóż. Żebym nie musiał tego aż tak bardzo dźwigać. Zobaczmy, co on obserwował.
Widzę swoim okiem szpiega. Nic ciekawego. Ja czy z Gortaszem możemy jeszcze pogadać? O! Gdzie? Safe. Klucz do skarbca numer 5. To też otworzyłem skarbiec z tego. Protokół z przesłuchania. Czarna ręka. Już słyszałem ten protokół, już miałem. Przesłuchania rycerzy, jak się dowiedzieli o artefakcie, nie? I tam. Dziennik Envera Gortasza. Skok na astralny pryzmat. O! Może się dowiem, w jaki sposób wejść tam. Kradzież astralnego pryzmatu. Wykraść Blackit, nie? To ten... Dobra, idziemy do obozu. O kurczę, fajnie, fajnie się podziało. To teraz tak, jestem w obozie. Trzeba poczekać na następną okazję, by wejść do pryzmatu i uwolnić Orfeusza. Karlach. Hej, żołnierzu, wróciłeś. A ty dalej z tym żołnierzem, po tym wszystkim to... Martwiłem się o ciebie, wszystko w porządku? Tak, pomimo wszelkich starań, próbuję się przewrócić i poddać, ale Karlach nie daje. Czy coś mi ominęło? Złoczyńcy rośli w szyle, bohaterowie ginęli na prawo i lewo, a apokalipsa się przybliżyła. Rozmawiamy o tym później. Na razie martwię się o ciebie. Uwierzysz, że jak ci powiem, że wszystko do mnie w porządku? Wiesz co, żołnierzu, mamy przesrane. Martwa trójka próbuje zgarnąć wybrzeże mieczy, nadal mamy kijanki w głowach, a ja noszę sobie tykającą bombę zegarową. Nie wiem, czy ktokolwiek miał kiedyś przesrane bardziej od nas. A jednak nic nam nie jest. W tym momencie nic nam nie jest. Jestem tu. Ty tu jesteś, oddychamy, rozmawiamy, nawet się śmiejemy. There you are, breathing, talking, even laughing if we want. Czy zabrzmi to profesjonalnie, jak ci powiem, że pomimo wszystko jestem szczęśliwy? Happy. Wszystko świetnie, ale nie mogę udawać, że rozwiązanie nie istnieje. Możesz wrócić do Avernusu i żyć. Nie, nie ma mowy. Wolę umrzeć tu. W Feirunie, w moim domu, niż żyć daleko w służbie diabla. Rozumiem. Szkoda, że nie ma innego sposobu. To nie miało być na zawsze, tylko na tyle, żeby wymyślić, jak naprawić twój silnik. Zastanawiałam się nad tym. Naprawdę się zastanawiałam, ale Zariel zajęłoby może z minutę, żeby mnie znaleźć i znowu zmusić do udziału w wojnie krwi. Nie mogę tak dłużej. Pragnąłem śmierci każdego dnia. Pozwól mi odejść w otoczeniu tego, co kocham. Nie tego, czego nie, co nienawidzę. Skoro już mówimy, chciałem cię o coś zapytać. Zostaniesz przy mnie, gdy przyjdzie na mnie czas? No, oczywiście, że tak. Kiedy jesteś przy mnie, chyba potrafię wszystko, nawet umrzeć. Będę. Dziękuję. No dobra, dość dramatyzmu. Jeszcze nie umarłam, a my mamy dziś ratowanie świata. No i jeśli trochę popłaczę, to skończy mi się łzy i będę przeciekać olejem silnikowym. Dzięki za wszystko, żołnierzu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu razem. Okej. Teraz tak. Jeheira. Leizel. Chodźmy do... Może do posępnej? O, pogadajmy z posępną, gdzie ona jest. Posępne serce. Tutaj. Coś powie? Na pewno z Leizel jeszcze będę chciał porozmawiać. Biedny Karlach. Musi się mierzyć z własną śmiertelnością. Taki ostateczny sposób. Choć wszyscy inni też możemy zginąć, jeśli to jakieś pocieszenie. Dobra. Czy ja, Karlach, mogę powiedzieć o tej kijance? Może ona dzięki temu będzie żyła? Hey, soldier. Co też zaproponowałam kijankę. Staniemy się dzięki części upieszczami umysłu, ale w zamian otrzymałem wielkie moce. Specjalna kijanka? To trochę wewnętrznie sprzeczne, nie sądzisz? Ja nie chcę nawet kijanki zupełnie zwyczajnej. Czyli zamieniamy się w co?
Półośmiornicę. Nie dziwne, że sam jeszcze tego nie spróbowałeś. Ja mogę ją skorzystać. Wiecie, o co chodzi? Naprawdę uważam, że powinniśmy to zrobić, Karlach. Chyba żartujesz. Naprawdę chcesz, żebym stała się częściowo Illithidem? A dekada w Avernusie nie była wystarczającą karą? Jeśli z tym skończymy, będziemy wolni. Naprawdę wolni. Zastanawiam się, czy ona będzie żyć dzięki temu. Znaczy, na razie rozmawiam i tak to nie znaczy, że jej to dam. Aż tak łatwo będą manipulować? Gdzie ten kolejny robak? Wsadź mi go w oko, zanim zmienię zdanie. No i teraz sam nie wiem. Teraz sam nie wiem, czy to zrobić, czy nie. Na razie Lazel. Chyba musiałbym mieć ją w teamie i w ten sposób. Użyć mocy Illithidów chyba, nie? Los Karlach może być przypieczy do bania, ale jej historia jeszcze się nie zakończyła. Dzieje największych wojowników Gitianki są utrwalone na tabliczkach. Nie da się ich wymazać. Każda jej walka musi być odkąd najkrwawszą w jej życiu. Ona też musi sprawić, żeby nie dało się jej wymazać. Wykorzystaj swój potencjał, zbierz sojuszników. No dobra, chyba musimy... co? Długi odpoczynek? Zróbmy. Zróbmy długi odpoczynek. I zobaczymy. Coś się jeszcze wydarzy? Nie, po prostu wstajemy. Pytanie, kogo teraz biorę do ekipy? Mińska chyba nie chce. Odstawimy Mińska na miejsce. Weźmiemy... Posępne serce weźmiemy. I Astariona. Nadal myślę o Karlach, o tym, co powiedziała. Na bogów, naprawdę nie ma sprawiedliwości w tym świecie. Próbujecie w drużynie. Dobra, teraz Mińsk, pogadajmy. Spełniliśmy szlachetny uczynek, uwalniając Feyron do tego osobnika. Jego przylizanej hełmem fryzury i wyniosłości. O, więc to był Lord Gortash, z którym poprzysięgaliśmy stając do boju, Bu? Tym lepiej dla nas. Dobra. Dobra. Miałem homing, nawet tego nie uratuje. Chcę swoją... Twój Dream Team teraz złożyć, bo idziemy chyba na... Gdzie Karlach, Astarion, Jaehaera? Gdzie to jest? A tu. Dołącz do mnie. Dobra. Well, hello. Nie no, wszyscy mają chyba najlepsze eku, jakie mogą mieć na razie. Mógłbym jeszcze z buildami kombinować, ale nie. Dobra, to teraz. Chodźmy do Wrót Baldura. I co, na dół? To jest chyba tam, gdzie szliśmy do Bala. Tam była jedna droga przy takim jeziorze i mówili mi, że nie mogę tam pójść, bo muszę zrobić jeszcze. To jest chyba w tamtym miejscu. Więc tam pewnie się udamy. Ale... Co z tym Orfeuszem? W jaki sposób mam się tam dostać? Do pryzmatu. Jakby nie ma żadnej wskazówki, nie? No w ogóle nie ma o tym mowy, więc jest szansa, że mi to się pojawi. Po prostu będę szedł robić główny wątek i tak gdzieś tam wejdę do tego. Ale obawiam się, że pójdę i nie będzie tej opcji, nie? Czy sam nie wiem.
No zobaczymy. Wow. Mózg Nestor wolny, od więzów. Nigdy więcej niewolnikiem. Co? Too late? Wyzwoliciele, zbawcy, pionki, frajerzy. Uwolnieni, przydatność, cel wybrany, zabić, śmierć nieunikniona. Ci śmiertelnicy zostali skażeni kijankami, a mózg Nestor uwolnił ich transformację. Ale czy zrobił to z premedytacją, czy niechcący? Tak, mamy tu łupieżców. A ja jestem? Co ja mam, że takie ogłuszeni moi są? Magiczka pięści. Dobra, nie wszyscy są, nie ma ich dużo. Dobra, jest tu trochę, widzę. Okej, ładnie tu siekają. O kurde. Wszyscy ogłuszeni. Dobra. Dobrze, tu ładne obrażenia. Kilku padło. Ty, tu się nowy czy tu się nowy wstał? Dobra, ta wyleczyła, to dobrze. Ale jest teraz Astarion. I Astarion, dawaj. Jump. Co jest? Zapis gry. Okej. Ładny kryt. Znowu. Sześć tylko? Kurczę, myślałem, że więcej będzie. Okej, okay, ten nie żyje. Ten nie żyje. Dobra, został ostatni, którego teraz dobijemy. Za pomocą Lazel. Harlach ma mój miecz. Mózg się uwalnia. Musimy odkryć, gdzie jest schowany, nim do tego dojdzie. Ja wiem, gdzie jest schowany mózg. Wiem, gdzie jest mózg schowany. Świątynia Bala. Pamiętam to, jak szliśmy tutaj, nie? A teraz tak, pytanie, bo ja chodzę z Lazel. Trzeba poczekać, dobra, jest napisane trzeba poczekać. Czyli idę, idę, mam nadzieję, no jeśli będzie to inaczej, to powiem wam, że się wkurzę, że stracę szansę uwolnienia Orfeusza przez to, że quest jest źle przepisany, napisany, nie? Ale na razie jest chyba w porządku. Także zmierzamy w tamtym kierunku. I coraz bliżej końca chyba, co? Coraz bliżej końca. Teraz pytanie, czy ja chcę... Przekaż do obozu. Zastanawiam się nad tą specjalną kijanką, czy tego nie przyjąć. Nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje, ale...
im bliżej jestem tego, to tym bardziej się zastanawiam. Odcięty tors. Dużo odciętych torsów tu jest. Czekasz do obozu. To Astarionowi, to Astarionowi. Dłoń Gortasza. Unikanie mózgu Nestora. O! Przesłanie cesarza przez Gortasza. Gortasz, kiedy cię pojmaliśmy, byliśmy zwykłym łotrzykiem. Czaszko szczury, dobra. Duchowi strażnicy. Co jest? Czemu jest zamęt? Krąży w weselu i wpada w panikę. Czy ja mam po prostu przejść? Czy ja mam z nimi walczyć? Teraz nie wiem. Zrobimy tak. Teraz pytanie, czy oni na truciznę są odporni? Nie. Niech tu po prostu dobiegają. Zainfekowano? Czym zainfekowano? Utrudnienie, okej. Okay. O, tu się dzieje. Ale mi śmieszna kamera jakaś tutaj się pojawiła. No dobra. Koncentracja, przerwa koncentrację, niedobrze. Teraz ta jest, ma zamęt. Brak kontroli nad nią. O, błyskoślepacz rzuciła. Nie czaiłem, że ona rzuci błyskoślepacz, że będzie używać przedmiotów z ekwipunku. To jest chore. Wow. Co jest? Mózg Nestor nią prowadzi, nie? Ją. Dobra, udało się. Okej. Okay. Dobra. Chodźmy tutaj wszyscy. Mamy krąg, sigil. Mierz się z mózgiem Nestorem, tak? Tak. Otwarcie ślepoty, okej. Okay. Dobra, zmierzymy się z mózgiem Nestorem, odpocznijmy sobie jeszcze, ale moi drodzy, zmierzymy się w kolejnym odcinku, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!